Witam w kolejnym filmie, będzie to kolejny odcinek cyklu perfumy a upał Opowiem o według mnie 33 idealnych zapachach, jeżeli chodzi o aurę upalną nie chodzi o, zapachach, nie chodzi o zapachy, które się dobrze rozwijają w upały Jakby upał dodaje im skrzydeł, tylko po prostu zapachy, które są niesamowicie komfortowe Są orzeźwiające, rześkie, chłodne które po prostu w upały wręcz sprzyjają w sensie, żeby nas nie zamęczyć, a wręcz ochłodzić, ponieważ zapachy, które po prostu zyskują w upały, to już jest według mnie inny temat. I niekoniecznie zawsze w taki niesamowicie upalny typu 37 stopni dzień chcemy użyć takiego zapachu. Co innego, już takie letnie wieczory, ale w ciągu nie myślę, że człowiek naprawdę oczekuje dużej ochłody. Zrobiłam sobie listę. Tutaj też będę krótko przedstawiała z listy. Kilian Imperial, to już o nim wspominałam. Genialny zapach. Jest w tym filmie o takiej trójce idealnej, jeżeli chodzi o upały. Rześki, taka orzeźwiająca, mokra wręcz herbata, nisza. Aqua Allegoria, Garla mandarynka z bazylią. Yy, niestety dość ulotny, ale niesamowicie orzeźwiający. Wilgoć, yy, taka rześka, mokra, zielonkawa. Yy, kompletnie niesłodka mandarynka. Orzeźwiona właśnie ziołami. Róż Pan Róż Alegria, też już wspominałam o tym zapachu, hesperydowy, cytrusowy, z ziołami, niesamowicie aromatyczny, przepiękny, chociaż potrafi się wysłodzić. Rosa Botanica Balenciaga, tu już mamy zapach, gdzie mamy chłód, taki chud różano-figowy. Rubar, Herme, czyli rabarbarowa woda z marki Herme, również taki właśnie orzeźwiający, chłodny, rabarbarowy, rabarbar to świetny motyw na upały, o ile jest w sposób taki rzeźki, niezasłodzony, nie jest to stylu ciasta czy też do rabarbarowej zależy się, tylko z czym jest to wszystko po prostu połączone. Jeżeli dołączymy vetiver, jak w przypadku niektórych zapachów rabarbarowych to już może nie być aż tak lekko zwiewnie. Dołączymy kadzidło typu ADES, też może już nie do końca być odpowiednio. To takie najintensywniejsze upały. Ale na przykład Roma jest bardzo rzeźkiem. Trzy Kalwina Kleina odsyłam do innego filmiku, gdzie opowiadam o tym zapachu w ramach ostatnich odcinków cyklu Perfuma Aupa. On po prostu przepiękny, zielony, aromatyczny, taka zieleni podeszczowa, poburzowa, genialny. Clean Rain. Clean w sumie można by użyć, że jest to marka w zasadzie no powiedzmy w miarę niszowa. Rain z zapachem, gdzie mamy melon, gdzie mamy ogórko. Taki klimaty, taki właśnie też taki podeszczowy klimat, dużo wilgoci, e, natomiast ja nie jestem fanką tego zapachu, bo ja nie specjalnie przepadam z ogórka czy melona, ale na pewno jest to dobry wybór na upały. Inny zapach marki Clean Outdoor Shower Fresh i tutaj mamy już taki klimat poprysznicowy, niesamowicie mokry, wilgotny, ten zapach bardzo lubię. Edith Lombrdanslo, a tak Danslo, teraz już tak z Odruchowo tak już długo wymawiam tak nazwę, teraz już wiem, że tak się nie wymawiam. To będzie. Lombre. E, Dans to będzie chyba Dą, don, Dons, Dą, don, e, jak dobrze kojarzę, z francuskiej wymowy już. I tutaj mamy chłodne, zielone liście, porzeczki. Malena, płagi e, jest też właśnie w filmie o tej trójce idealnej, czujeszce idealnej, e, magnolia e, w, taki chłód, rzeźkość, koś i porzeczki. E, Incantation Rouge, ban Rouge również mamy taki klimat e, chłodnej, e, takiej ziołowej figi. Kalinia, e, markę L'Artisson. O, już nie L'Artisan tylko L'Artisson. E, bo końcówka Annie się jak on. Bardziej, powiedzmy jako on. E, kalinia z zapachem szałwiowym, ziołowym, ziołowym, zielonkawym, Bardzo kobiecym, ciekawym. Zdecydowanie mamy markę. O, tutaj chyba to będzie Amo dla dla nie wiem, czy tego nie ustaliłam. Chciałam się dokładnie zastanowić jeszcze. To jest taka woda zielonkawa, z liśćmi pomidora. Również taki, mi mokry, zielony klimat, rzeźki. Żuch, żuch, Hermé. Tak już te nazwy, które podraci, zostałem się już tak powiedzmy bardziej po francusku. To jest ze, o którym też wspominałam właśnie w tej. Trójce idealnej, taki właśnie wilgo, trusowość w bardzo szlachetny i taki nieinfantylny, ciekawy sposób. Kolejne, właśnie zapatry, co mam na liście, to właśnie Hermé, ogródek śródziemnomorski, ten ogródek tła, 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 Więc te zapatry, już wspominałam o filmiku, też w filmiku, w cyklu arcykule, w tym roku, w tych odcinkach z tego leta, i to jest właśnie o marce mainstreamowej Dalene na Upały, czyli marce Hermé. Następnie Verbena, czyli verwein, nie wiem, Vervain, Ber, to jeszcze nie wiem. I Frosze. I to jest właśnie, co mówię, taki y, zielonkawo-hesperdowy zapach. Następnie Enzis, Faucanto, cudowny ekstrakt, mój najkochańszy zapach, przepiękna, chłodna zieleń. Z taką wilgocią, rzeźkością, takim wręcz mok mokrość i właśnie porzeczka, i liście pożyczki, owoc, pożyczki, genialny zapach i jeszcze ptaka kakao to wszystko pod